Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie ta gra, nazywa się Astes i witam was w serii, która zwie się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi za darmo przez Epic w Epic Game Store. Na usta zaczęły mi się zlepiać. Nie trzeba było tyle nutelem żreć. W tym tygodniu są dwie gry za darmo do wzięcia. Są one od minionego czwartku od godziny 17 do najbliższego czwartku do 20 do godziny 17. I tymi grami jest właśnie Astes oraz również Kingdom Come Deliverance, z którego odcinek był w piątek, jeżeli nic nie pokręciłem, i to jest gra o tyle ciekawa, że ona jest 18+. Zazwyczaj jak jest jakaś gra 18+, to Epic daje nam dwie różne gry, żeby też młodzież nacieszyć się mogła, aczkolwiek regułą to chyba nie jest. Były jakieś wyjątki od reguły? Jak się zastanawiam, to nie kojarzę. Na dole w opisie macie linki do tych gier. W przyszłym tygodniu od 20 lutego od godziny 17 będzie dostępna, na razie przynajmniej wygląda na to, że jedna gierka o tytule Feoria, i jest to gra, która, jeżeli nic nie pokręciłem i moja pamięć nie zawodzi, jest to gra będąca połączeniem planszówki z grą karcianą na komputerze, i to chyba nie jest adaptacja istniejącej gry planszowo-karcianej, tylko komputerowa, która imituje planszowo-karcianą. Dobra, dość o tym. Przejdźmy do tego, czym jest Astes, bo ja nie wiem, czym jest Astes. Czy tu się steruje... kontrolsy. Są kontrolsy na klawiaturę, nie napada, więc chyba ok. Quality high, nie ma języka polskiego. Dajmy sobie nową kampanię. Combat training, this looks like your first game. Tak, to jest mój pierwszy game tej gry. Training is highly recommended. Tak, training robimy, bo nie mam pojęcia, czym jest ta gra, nie mam pojęcia, jaki to jest typ gry. Dobra, basic jump. A, strzałką, ok. A czy ja mogę robić to na przykład... O, jak dotknę, to zmieniło na ten. Super. Super, jest, daliśmy radę. Absorbot LT. Wow. Every weapon built in combos are different. Y. LB albo... Okej. Blocking. No dobra, zróbmy sobie blocking teraz. O, sacrifice him! Yup. A dying element spill. Okej, okay, blocking. Dobra, ale ja muszę jeszcze zrobić wcześniej ten. O, rozwalił się. No, przeatakuj mnie. Begin campaign. Możemy rozpocząć. To wygląda coś jak walka gladiatorów w tym, z tym, że w klimacie Azteków, a nie w klimacie rzymskim, grecko-rzymskim czy coś. Więc... Tenochtitlan. Pamiętam jakiś komiks, to był... czy to był... Wydaje mi się, że Mike Mignola przy tym pracował, ale mogłem coś pokręcić. Był komiks, w którym bohaterowie mieli zatarg z innym planem, inną wersją naszego świata, gdzie Aztekowie zostali kulturą dominującą i byli wysoko rozwiniętą kulturą dominującą. Taki Aztek, tek jak technologia, nie? Aztek to było i to było niezłe, ale kurka, nie przypomnę sobie, czy to... A może to było z Invincible komiksu? Mogło być z Invincible. Nie wiem, czy nie było przypadkiem to z komiksu w komiksie. Tam on czytał komiks o jakimś takim psie, człowiekokształtnym. Dobra, nieważne. Nie o tym miał być ten odcinek. Co my tu mamy? Misję. Imperium się rozwija, czy tam właściwie rozjeżdża na boki dzięki sile Tenochtitlanu. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa. W sumie fajne arty, z tym, że to jest tak bardzo czarno-białe, że umyka mi mnóstwo, to znaczy nie widzę, jaki jest model głowy. To też o to chodzi, to nie to, że narzekam, nie? Ale daje taki fajny klimacik to. Tam, gdzie zawodzi dyplomacja, Special Astes... jednostka specjalna Astesów jest wrzucona, żeby dokonać brutalnego przejęcia, nie? Żeby dostać swoje, co tam chcą, nie? Common item, Astes dice.
Czyli w 2 minuty mam sklepać wszystkich. Okej. Moment. A, to było to? Oooo! Dawać mi krewę. Wolałbym obu klepać jednocześnie. A, to było to? I to, victory! 2 minuty, no to było dość proste. Dawać mi krew. Nie chcę mi dać krwi. Nie mogę więcej krwi złapać. To jest takie, że... niby chodzone mordobicie? Połączone z planszą jak od Mario? Negotiation assets and it's a target combat event. Okej. Dostałem jakieś 2 karty, które... co mi dają? Koniec tury. Czy to jest gra turowa z pojedynkami rozwiązanymi w koncepcji dwuwymiarowych mordobić? Znaczy, ja wiem, że to jest 3D, no ale walczymy jak w dwuwymiarowych. Okej. Koniec tury. Dostajemy misję. To mi troszkę też nie Ostatników z Katanu zaczęło przypominać. Jak się nazywa ta, co ostatnio była na Epiku tydzień temu? Carcassonne? Czy jak tak? Tam, gdzie było przejmowanie tych punkty podliczane. Raczej dość dalekie skojarzenie, ale okej. Sporo misji będzie miało bonusy, które zostaną dorzucone do naszego plecaka inventory. Sprawdzaj często. Okej, lecimy i zobaczmy, co tu na nas będzie czekało. Zakładam, że to jest ten niebezpieczniejszy. Zabiłem go bez finishera. Okej, to mi. I tego. Nie udało mi się ostatniego. Ale jaki jest cel rozgrywki? Czy ja mam przyjąć całą mapę na tej zasadzie? Astez. Daję darmowy Astez, kiedy użyte. Czym jest Astez? Jak to się korzysta z inventory? Na jakiej zasadzie? Y, inventory, okej. Mamy agentów. Księżniczka. Asasyn, to chyba ten, którym przed chwilą byliśmy. Takie wrażenie. Mam conjurer, przyzywacz. Przyzywaczka właściwie, to wygląda jak babka chyba. Okej, tu są itemy. Ej, to wygląda na dość rozbudowaną gierkę i ja totalnie nie wiem, jaki jest cel i co jest grane. Ha, tura druga. Mogę aktywować... aktywujmy tą. Weźmy ten item i... co ja tu mam zrobić? Koniec tury, tak? City preserved via mission helmet Astez. Mamy jakieś inne? Nie mamy, ale jest cała masa rzeczy do wyboru. Wow. No dobra, dużo tego tu raczej będzie. Robimy deploy i sprawdzamy, co jest grane. Jaki conhead normalnie. Ha! Pudło! Finishera też nie zrobiłem, więc strzału nie ma. Victory! Bonus achieved! Cały czas stoję w tym samym mieście. Czy mogę się ruszyć do innego miasta na przykład? Continue. City preserved. Golden cage. Eliminate target Spanish event. Okej. Czy ja to mogę? Nie mogę się teraz ruszać, bo się nie mogę ruszać, bo jest koniec. Jeden ruch na turę z tego, co widzę. O! O nie! Będą się do mnie ruszali z różnych stron.
Zaraz mnie okrążą. Jak to się ruszać w ogóle moment? Bo ja to ruszyłem wcześniej myszką. Nie? Population plus 1. Czy ja mogę stać w jednym miejscu i cały czas się w jednym miejscu klepać? Wygląda na to, że tak. Nie kumam, co ma być niby celem. To znaczy, rozumiem, że mam się... rozmówić z całą resztą dość brutalnie i nie dać przeciwnikom zająć wszystkiego. Myślałem, że go nie wyhaczy. Full of blood! Da się podciąć? Co to jest? Wow. Skubane! Kininja! Tutaj, czy to są azteckie klimaty muzyczne? Ktoś mi może powiedzieć, bo ja totalnie nie siedzę w tym. Wreszcie ktoś mnie trafił. Jakie kombosy! Dobra, na tego z czarami trzeba uważać, bo jak mi wjedzie, to się skończy impreza. On ma większy zasięg niż wskazuje ten znacznik. Nie to chciałem, ale dobra. Co ich tak tutaj sypią cały czas? Przydałyby się jakieś bardziej skomplikowane komba, czy coś? No łap go. Tak. Festival complete. O, nie wiem, same walki mnie nie przekonują, może dlatego, że to jest maszowanie cały czas jednego przycisku i kminienie, kto ma jakie ataki, czyli albo z dołu, albo z góry, albo odskoczyć, doskoczyć. Chyba, że to się dalej rozwinie, bo na razie jest maszowanie jednego przycisku. Na dzień dobry nie wygląda to jakoś super. Bardziej ciekawi mnie plansza, że jest to no, rozbudowane bardzo i wygląda na to, że mamy jakieś tury, trzeba zaplanować, sobie wymyślić, wykminić. To może być ciekawsze i to może być siła tej gry, bo sama walka jest taka, no jest, będzie coraz trudniej, trzeba będzie się bardziej gibać, więcej uników, uważać za atakami, nie wjeżdżać tak na hama, jada, wiecie, to, o, tutaj jest jakiś War Rain, o, mam różne hełmy, Underworlder. Mącego Underworldera, tak? Tu nie mam. Swordzik, nie mam nic innego do wyboru, No niestety, gierka wygląda całkiem spoks. Jeżeli to są wasze klimaty, to bierzcie, bo jest do wzięcia od minionego czwartku do najbliższego, do 20, do godziny 17 wraz z Kingdom Come Deliverance, więc również tą drugą sobie odbierzcie. Na dole w opisie jest link do jednego i drugiego. W przyszłym tygodniu, 20 od godziny 17 do 27 lutego, też do godziny 17 będzie feria.
I tyle właściwie. Co więcej o tej grze powiedzieć mogę, to że spodziewałem się totalnie czegoś innego. Szczególnie, że zazwyczaj te gry są jakoś połączone logicznie, a tutaj Kingdom Come Deliverance to całkowicie co innego niż Astez i... nie wygląda to źle, ale szczerze powiedziawszy nawet nie trafiło na listę moich gier do przeklepania, bo ja mam taką bardzo, bardzo, bardzo długą listę z której, gier, z których mam zrobić serię, nagrać czy tam cokolwiek i do takiego jednokrotnego przeklepania, a może randoma, a może coś tam, więc nie trafiło na żadną z tych list, więc takie nie wygląda źle, ale niczym mnie nie kupili. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku i hej! Jeśli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie przy odbiorze gry zaznaczyć tag kreatora Wizu. Zobaczmy, co jest w kolejnej turze. Minus 3 resursy. O nie, zabrali nam ten. Aż tak bardzo zabrali nam. A myśmy tam utknęli na tym jednym. Dziwny taki trochę situation. Game over. Tenochtitlan has fallen to the enemies of the Empire. No w sumie nie dziwię się, bo nie rozgryzłem, co ja tu mam robić. Jakiegoś takiego wytłumaczenia mi trochę brak. To znaczy, to miał być tutorial niby, że training. Ale training był tylko bojowy, nie był jakby kampanią jako taką. Aha, nie, bo ja przyszedłem trening, a potem była kampania. Więc training był bojowy, ale o co chodzi w rozgrywce na mapie? Nie doszedłem.